No, wreszcie moja wymarzona bolarka powstała. Dzięki Agrouni i słynnej rzutce. Ludzie nazbierali pieniądze. Tylko na razie tutaj stoi, bo ja jej nie mogę schować, bo musi przyjechać serwis i ją uruchomić. I temu stoi tutaj. Ona dla widzów obiecuje, że będzie schowana na pewno. Tylko stoi na podwórku, bo nie mogę jej ruszyć, bo jak ja ją ruszę, to stracę gwarancję. A ja nie chcę gwarancji stracić i oczywiście też nie wiem, jak ja ją będę robić, bo serwis musi pokazać, jak to funkcjonuje, bo ja nie robiłem, cały czas ta kostkująca była. A dlaczego akurat ta belarka była wymarzona? No bo powiem tak, we wsi są trzy sipmy, a ja się nie wyłamałem i musiała być czwarta. Bo ja się trochę obawiam tych zagranicznych lub, jak ja mówię, wynalazki wziąć, bo nie ma komu robić, jak się zepsuje. A to myślę, że jak się zadzwoni, to ktoś tam podreperuje, jak się coś zepsuje. I temu ja tych zagranicznych nie lubię firm. No nie lubię, nie lubię. Tak jak traktory mam polskie, tak samo i maszyny. Lubię, żeby polskie były podstawowe. Bardzo ułatwi pracę w gospodarstwie? No mam nadzieję, że to ułatwi, no bo ja jeszcze tego nie testowałem, ja nie wiem, jak to będzie wyglądać. Mój Ursus musi być jakieś tam kable czy coś tam popodłączany. No bo ja nie wiem, bo ja nie wiem, jak ona będzie funkcjonować. Tylko z tego, co wiem, to tam trzeba coś Ursusa znowu przerabiać. I serwis ma mi w tym pomóc, bo ja nie ogarnę sam. Jak to powstało, no to mam nadzieję, że się zmieni. Bo taką mam nadzieję, bo ja nie wiem, jak to na polu będzie funkcjonować. Bo to trzeba się nauczyć tego. To nie to, że tak jak czy kombajn, czy coś powstanie, no to nikt tego nie umie od razu uruchomić. Tak samo to. Bo żeby to była używana, no to wiadomo, przewody podpięte i buchy na pole. Jakby coś się stało, to by coś się stało. A to jest nowo, no to wiadomo, trzeba i łańcuchy, i nasmarować. Musi być zgrane. No bo sam nie ruszę tego. Bo Agrounia to jedno, ale też, no tak naprawdę ta belarka została zakupiona dzięki waszym fanom. Tak, dzięki naszym fanom była kupiona i też dziękuję za każde wpłaty, bo jednak co Agrounia, tam pewnie też dołożyła Agrounia trochę, bo tam nie wiem za jakie pieniądze kupiono, bo mi nie zdradzili za jakie pieniądze. Ale każdemu wpłacającemu bardzo dziękuję, bo ja bym za swoje pieniądze nowej nie kupił. Był plan kupić taką przedział 20-30 tysięcy używaną, bo już tych kostek mam dość. Mam dość, no bo jak teraz 4 dni tutaj pada deszcz, to ja ją przywiozłem i nawet do stodoły nie dałem rady wjechać, bo napadał deszcz i zrobiło się błoto i nawet duży traktor nie pomógł. Nie dałem rady wjeść, a bele to im nic się nie stanie, bo tam może padać deszcz i nic tam się nie stanie. Czyli drugi pokos będzie Nie, ja testowany? drugiego pokosu nie zrobię. Jeszcze pierwszego pokosu 10 hektary, ponad. Dzisiaj kosiłem, dzisiaj tak 1,5 hektara wykosiłem, a jeszcze 10 na 100% do koszenia stoi, jak nie więcej. No dobrze, a jaki sprzęt kolejny? Czy są jakieś marzenia odnośnie kolejnego sprzętu? Marzenia są, powiem tak, bo mi brakuje belarki. Oj, belarki, co ja mówię, belarki. Mi brakuje do tej belarki tura. Tur musi powstać. Kosiarka, nie wiem, czy nie dyskowa czasami, tylko trochę się obawiam, bo tym nie robiłem. 2,60 do tego mego Ursusa i pająk do siana większy, bo to, co stoi, to już w tym sezonie mogę go na złom wywieźć, bo mi się rozwalił i nie chcę remontować. To są jeszcze dwie rzeczy, nie, trzy. Trzy i wtedy będę może brać się za dom. Jak to kupię i wtedy. Bo plan dom remontować też. Jest plan. Tylko zobaczymy, jak to wyjdzie, bo i musi być słynna dziewczyna do domu. Co z tą dziewczyną? No, z dziewczyną to zobaczymy, jak sytuacja się rozwiąże, bo ta dziewczyna była i mam nadzieję, że wróci. A jak nie wróci, to
Mam nadzieję, że jakaś druga powstanie. Czy fani przyjeżdżają już oglądać nowy sprzęt? Wie? Tak, o, już fanów było pełno. Było pełno i się pytają, czy uruchamiana, czy nie uruchamiana. Ja mówię, nie, no bo serwis na razie nie może przyjechać i mówię, ja sam jej nie podłączę, bo mówię, mieć gwarancję, a nie mieć gwarancji, to jest duża różnica.